Cześć, witam Cię serdecznie. Tomasz Damian z tej strony, jest tomaszdamian.pl. Dzisiaj zaszokuję Cię wiadomością, którą chcę Ci przekazać prawdopodobnie, ponieważ postanowiłem o tym, aby odejść. Postanowiłem o tym, aby odejść z Facebooka. No i dla obserwujących mnie osób jest to co najmniej szokująca wiadomość, ponieważ wiele osób zna mnie z Facebooka, widziało moją bardzo dużą aktywność, którą okazywałem na Facebooku. Często wręcz padały hasła, że Tomek Damian wychodzi z lodówki. No i dlaczego taką decyzję podjąłem? Ponieważ jest to, wydawałoby się, ekstremalna decyzja dla działań marketingowych. Otóż ja używałem Facebooka głównie do działań marketingowych. Oczywiście jest coś takiego, co nazywa się lifestyle marketing, czyli pokazywanie stylu życia, pokazywanie gdzie jesteś, z kim przebywasz, że jesteś na spotkaniu, tu, tam, w jakimś fajnym miejscu. I lifestyle marketing jak najbardziej działa. Z tym, że zauważyłem ostatnio pewne takie niepokojące rzeczy. Po pierwsze, na Facebooku ukazuje się za dużo spamerskich treści, czyli treści takich, których przeciętny Kowalski, przeciętny użytkownik nie rozróżnia i po prostu nie rozróżnia on dobrej oferty, jaką mam na myśli mojej oferty, od ofert spamerskich, które często są po prostu umieszczane na Facebooku. Są jakieś linki do ofert, które tak naprawdę nie mają wartości dużej. Oczywiście część jest wartościowych ofert, ale potencjalny użytkownik tego nie rozróżnia. Dlatego postanowiłem wrócić do korzeni, czyli do tradycyjnego e-mail marketingu, ale zaraz o tym opowiem. Druga rzecz, która mnie też niepokoi, to tak naprawdę sytuacja, gdzie wiele osób, obserwując to, co ja robię, widzi tylko tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Mówię tutaj o moich potencjalnych partnerach biznesowych, o potencjalnych albo już aktywnych partnerach biznesowych, którzy już dołączyli do mojego biznesu. I oni często niestety źle interpretują to, co ja robię, czyli widzą tylko mój ten tak zwany lifestyle marketing, czyli to, że ja na przykład umieszczam zdjęcia, że byłem w jakimś fajnym miejscu, albo że, nie wiem, fajnie spędzam czas na plaży, że opisuję, że można robić biznes na plaży i tak dalej. I oczywiście jest to prawda, tak? Tylko że trzeba wziąć pod uwagę, że dopóki nie wypracujesz sobie pewnego stylu życia, dopóki pewnego stylu życia nie masz, to nie możesz tego robić na kredyt, tak? I nie możesz, jak widzę, często wiele osób nie ma stylu życia marketera jeszcze, takiego marketera internetowego, a już próbuje to po prostu uskuteczniać i próbuje pokazywać rzeczy, których jeszcze w życiu nie ma. Albo próbuje pokazywać po prostu tylko to, ale nie wie, że marketing internetowy polega na tym, aby budować listę adresową, budować swój wizerunek, budować content, czyli wartość dla ludzi, ponieważ biznes to jest dawanie wartości innym ludziom. I to jest jedna z tych rzeczy, gdzie na Facebooku tak naprawdę ciężko tą wartość dać, ponieważ ludzie są rozproszeni. Pamiętaj, że ludzie są rozproszeni. Jeżeli ty wrzucasz jakieś zdjęcie, za chwilę to zdjęcie znika, ktoś przewija, znika mu z pola widzenia na przykład, albo wrzucasz wideo, to wideo za jeden dzień już go nie będzie. Natomiast jeżeli wrzucisz to zdjęcie na swoim blogu, wrzucisz takie wideo, jakie nagrywam na swoim blogu, to oczywiście to się zachowa i mało tego, właścicielem bloga jesteś ty, właścicielem Facebooka ty niestety nie jesteś i może być tak, że Facebook skasuje ci na przykład konto, bo uzna, że coś robisz nie tak jak trzeba i obudzisz się z tak zwaną ręką wiadomo w czym. I to jest kolejna rzecz, dla której ja podjąłem decyzję o wyjściu z Facebooka. Kolejna rzecz jest taka, że Facebook jest strasznie absorbujący, także ja zauważyłem taką aplikację, która teraz śmiga po Facebooku, która mówi tobie, ile czasu spędziłeś na Facebooku. No i statystyki są przerażające. Moja statystyka to była chyba 80 dni na Facebooku, co daje, oczywiście, że nie siedzisz tam przecież 24 godziny, ale kiedy ja pracowałem, to wiadomo, że często zakładka Facebooka była otworzona, więc Facebook jakby naliczał tą aktywność moją. Natomiast oczywiście ja tam nie spędzałem tyle czasu. I ja jeszcze mam usprawiedliwienie, ponieważ robię to zawodowo. Ja zarabiam pieniądze, korzystając z kontaktów, które na Facebooku są, ale jeżeli robisz to tylko po to, żeby posiedzieć, a część osób tego po prostu
w ten sposób to robi, to niestety później wychodzą sytuacje, że więcej czasu spędza rozpraszając się, niż tak naprawdę pracując. Kolejna rzecz jest taka, że Facebook tak naprawdę to jest oczywiście fajna aplikacja, taka, żeby dzielić się ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi znajomymi tym, co masz do powiedzenia. Natomiast ja uważam, że lepiej jest wziąć po prostu telefon, zadzwonić do swojego przyjaciela, porozmawiać z nim po prostu przez słuchawkę albo nawet się spotkać. I jeżeli te zaoszczędzone minuty czy godziny swojego życia przeznaczysz na kontakty ze swoimi przyjaciółmi, to gwarantuję Ci, że będziesz miał czy miała lepsze relacje ze swoimi ludźmi i to też Tobie przyda się do robienia biznesu. Dlatego ja podjąłem taką decyzję. Oczywiście inna sprawa to już jest taka, że nie każdy musi wiedzieć, co robisz w życiu tak naprawdę. Nie każdy. To powinny wiedzieć osoby, które są w gronie Twoich osób zainteresowanych. Naprawdę to była decyzja, która w zasadzie podjąłem ją spontanicznie, natomiast po przemyśleniu rzeczywiście okazuje się, wydaje mi się na dzień dzisiejszy trafną decyzją. I dlaczego to robię? Ponieważ chcę dać Tobie jak największą wartość. Chcę Tobie od dzisiaj, od wczoraj, zresztą cały czas takie mam nastawienie, aby dać Tobie jak największą wartość, aby zacząć wysyłać Tobie na maila bardzo ciekawe wskazówki dotyczące prawidłowego marketingu, takiego, który Ciebie nie rozprasza, ale angażuje Cię w mniejszym stopniu i rzeczywiście będziesz mógł wtedy mieć ten lifestyle marketing, czyli ten marketing na plaży, tak? Będziesz mógł wykonywać marketing na plaży, będziesz mógł wziąć swojego laptopa, pojechać w góry, robić biznes, będziesz mógł wziąć swojego laptopa, robić biznes nad morzem i to będzie wtedy prawidłowe, tak? Czyli nie przesiadywanie tylko na Facebooku i spamowanie grup i tak dalej, i wpisywanie, jaki to Twój biznes nie jest wspaniały, tylko danie ludziom po prostu wartości. Oczywiście nie znikam z internetu, bo to by było w ogóle totalna bzdura, bo uważam, że to jest najlepsze medium do pozyskiwania kontaktów. Natomiast znajdziesz mnie po prostu na moim kanale YouTube, na moim kanale, ale głównie na moim blogu, czyli tomaszdamian.pl. Oczywiście na blogu naszego teamu, czyli Rakieta Super 7, blog.super7.pl, ale głównie na blogu tomaszdamian.pl. No i oczywiście obiecuję Ci, że to zniknięcie moje będzie na pewno owocowało większą dawką energii dla Ciebie, większą dawką super wiedzy, większą dawką po prostu kontentu, wartości. Będę starał się oczywiście jak najmocniej, żebyś skorzystał z tego, że mnie nie ma na Facebooku. Oczywiście nie martw się, jeżeli chcesz skontaktować się ze mną, to na moim blogu w zakładce kontakt masz wszystkie dane, masz mój e-mail, masz mój numer telefonu, możesz swobodnie z tych danych korzystać, jeżeli zależy Ci na kontakcie ze mną i po prostu na rozmowie ze mną. Także to jest właśnie efekt i efekt, może nie efekt, tylko to jest właśnie moja decyzja i to jest po prostu to, co chciałbym przetestować. Nie wiem, czy mi się to uda, ale chciałbym przetestować właśnie w najbliższych dniach. Oczywiście, żeby nie było, że popadam ze skrajności w skrajność, Facebooka będę używał do tworzenia reklam, ponieważ Facebook jest jednym z najlepszych mediów do tworzenia reklam. No i od czasu do czasu wejdę na swoje konto, nie kasuję konta facebookowego. Po drugie, nasza grupa ma też, nasza grupa marketingowa Rakieta Super 7 ma też konta, ma też grupy, takie prywatne, tajne grupy na Facebooku, w związku z czym tam też będę informował osoby z naszego biznesu o pewnych poczynaniach, pewnych ruchach. Także to jest moja taka myśl dnia. Zapraszam Cię w takim razie na koniec na bloga tomaszdamian.pl. Przemyśl, czy dla Ciebie Facebook nie jest złodziejem czasu, czy akurat nie cierpi na tym Twoja rodzina, Twój biznes. No i po prostu pomyśl, jak w sposób bardziej logiczny i efektywny możesz działać w swoim biznesie. Ja uważam, że dużo łatwiej jest używać biznesu, jeżeli budujesz wizerunek poprzez e-mail marketing, poprzez content marketing. Oczywiście Facebook może być jednym z takich narzędzi, ale pod warunkiem wykorzystywania go po prostu logicznie. Natomiast ja uważam, że jeżeli wrzucasz jakąś treść i ludzie mają się rozpraszać innymi rzeczami, to jest słabo wykorzystywane. Może jeszcze jakiś czas temu było to bardziej wykorzystywane, natomiast no niestety Facebook nas trochę
ukróca nasze działanie, no i tak to po prostu wygląda. Ok, w takim razie życzę Ci miłego dnia. Gdybyś tęsknił za mną, to po prostu napisz maila, jeszcze raz powtarzam, tomasz.pl, zakładka kontakt. Do zobaczenia wkrótce i do usłyszenia, a być może do spotkania na żywo, ponieważ będziemy mieli więcej czasu, jak zrezygnujemy właśnie z Facebooka. Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia. Cześć!